Cześć, siemanko, z tej strony Pablito. Witam was w kolejnym unboxingu na moim kanale. W końcu doczekałem się halloweenowego woodboxa. W końcu przyszedł, odebrałem go wczoraj przed pracą i dzisiaj również przed pracą go dla was opakuję. Zobaczymy sobie, co jest w środku. No i przede wszystkim, czy był lepszy niż ten poprzedni i jak on się ma do Pixelboxa. W takim razie, nie przedłużając, zabieramy się za opakowywanie. I zobaczymy sobie w takim razie, co tam jest w środku. Zróbmy to tak, zobaczycie go jako pierwsi. Wygląda to w środku wszystko tak. Mamy znowu nową teksturę na pudełku od środka. Nawiedzony domek. Dobra, i lecimy po kolei. Pierwsze, co mamy, to mamy Woodbox Magazine, czyli po prostu zdjęcia osób z poprzednich woodboxów. No i w sumie takie, wiecie, co jest w środku, ale żeby nie popsuć niespodzianki, to nie będziemy tego czytali. Dobra, pierwsze, co jest od razu na samym wierzchu, to taki plakat, karteczka, nie wiem jak to nazwać, z Chuckiem. Co tu pisze na spodzie? Aha, okej, tylko tyle, że to są znaki towarowe Universal Studios. No, ale wygląda to tak. Nie wiem, co miałbym z tym zrobić tak naprawdę. Pewnie wsadzę sobie to gdzieś za szybę albo za jakąś gablotę i niech sobie Chucky straszy. Nie? Dobra, kolejną rzeczą jest... Jest figurka Pop z filmu To z Pennywise'em. Chucky stwierdził, że pójdzie spać. Dobra, opakujmy sobie ją. Dobra. Śmieci na bok, wszystko leci. Tak, figurka oczywiście kręci tylko głową na prawo i lewo. Wygląda ona tak. Fajna. Na pewno postawię ją w swojej kolekcji figurek. Razem z całą resztą z poprzednich boksów. Niech sobie stoi. Koszulkę zostawimy sobie na koniec. Następną rzeczą jest przypinka z gry Little Nightmares, o ile dobrze pamiętam. Tam chodziliśmy właśnie taką dziewczynką w żółtym płaszczyku. I wygląda ona tak. Oczywiście sobie opakujemy wszystko. I zobaczymy, jak to wygląda. Uda mi się ją tak złapać? Uda. Coś takiego to jest. Tak to wygląda. Przypinka jest bardzo fajna, mega mi się podoba. Nie będę jej nosił przy ciuchach, ale na pewno sobie ją przypnę do swojej tablicy korkowej razem z całą resztą przypinek. Dobra, i kolejną rzeczą jest coś z Marvela. Z Venomem. Coś takiego mamy. No ale zobaczmy, co to jest. Wygląda trochę jak szalik. Aha. No więc jest to apaszka. Jest to apaszka Woodbox Exclusive. Okej, no raczej apaszki nosił nie będę. Nie wiem. W ogóle jest takiego śmiesznego materiału. No ale okej, ja się na tym nie znam. Tak naprawdę. I ostatnią rzeczą, jaka nam została, jest właśnie koszulka. Koszulka z filmu Piła, bo nie jest w żaden sposób ona zapakowana. Tak jak zresztą ta poprzednia z Wiedźminem. I koszulka wygląda tak. Co tam mamy napisane? I want to play a game. Nie wiem, czy jakiś czas temu właśnie w Woodboxie albo w
w Pixelboxie nie było właśnie koszulki też z piłą. Nie wiem nawet, czy ona nie wyglądała podobnie, albo w zasadzie nawet identycznie. Ale musiał tego aż poszukać. Koszulka jest fajna, okej. Koszulka jest fajna, oczywiście jest czarna, jak wszystkie koszulki, większość, które dostajemy w tym wszystkim. No i dobra. No i to jest wszystko. Wszystko. Reszta pudła wygląda w ten sposób. Mamy nawiedzony domek. No dobra, i teraz tak. Co mogę powiedzieć? Z fajnych rzeczy jest na pewno koszulka. Podoba mi się figurka. No figurka jak figurka. Wiadomo było, że ona tam będzie, tak? Nie wiadomo było tylko, co to będzie za figurka. No ale okej, figurka jest fajna. No i w zasadzie podoba mi się przypinka. Właśnie z tej gry Little Nightmares. Z tym, że no wiadomo, no przypinkę sobie tyle tylko, co przypnę. I tak naprawdę nie będę pewnie zwracał na nią uwagi przez większość swojego życia. Figurka jest spoko. Jak już mówiłem, nie, podoba mi się. No i tak naprawdę nie mam pojęcia, co miałbym zrobić z zapaszką. Ani tym bardziej nie mam pojęcia, co miałbym zrobić z tym. Więc... mam dosyć takie mieszane uczucia. Nie powiem, że jestem jakoś zawiedziony czy coś takiego, no bo okej. Aczkolwiek wliczając w to Pixelboxa, to mimo, że w Pixelboxie była na przykład figurka Ezekiela, tak jak mówiłem, że ja tego serialu już nie oglądam, okej, spoko, no ale ta figurka mimo wszystko jakoś wyglądała. Gdyby to na przykład była inna postać, no to oczywiście ja byłbym przeszczęśliwy, tak? Gdyby to był ktoś bardziej taki kojarzony chociażby od początków serii, czy chociażby z początków serii komiksów, które też czytałem, bodajże do 6 numeru i później stwierdziłem, że jest to zbyt drogi interes, żeby to wszystko zbierać i je sprzedałem po prostu i przestałem też czytać. Nie wiem, nie jestem taki... Znaczy powiem tak, w porównaniu do poprzedniego Woodboxa, czyli tam, gdzie był temat magia, na pewno jest, uważam, lepszy. Chociażby przez wzgląd na te rzeczy, które są w środku. Te inne, już nie będę wspominał o tej kartce papieru z Chuckiem. Okej, jest wydrukowana na tekturce, no ale tak jak gdyby... Co ja mam z tym zrobić? Po co mi to? Ja mogę sobie to tak naprawdę wydrukować skądś. Powiem tak, opinię zostawię Wam. Podzielcie się w komentarzu, co sądzicie o tym Woodboxie. Jak on Wam się podobał, bądź nie. Dajcie znać, która z tych rzeczy jest Waszym faworytem jakby. No i... W zasadzie to wszystko. Także dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych unboxingów. Wspomnę tylko jeszcze na pewno, że Woodbox przez jakiś czas na pewno się nie pojawi. Ze względu na to, że chociażby kolejnym tematem jest Legacy. Jakoś specjalnie mnie to nie jara, a dwa, no jakby za tą samą cenę, którą jest Pixelbox, mimo wszystko Pixelbox wypada lepiej. Nie oszukujmy się. Więc naprawdę, jeżeli będę miał zamawiać kiedyś jakiegoś Woodboxa, to będzie musiał to być naprawdę temat, który mi się na przykład podoba, który się interesuje, albo coś powinno być właśnie z rzeczy w środku, które na przykład ja bym chciał mieć. Więc oczekujcie go wtedy. Aczkolwiek jeżeli chodzi o Pixelboxa, to kolejny Pixelbox, czyli listopadowy, pojawi się na pewno na kanale. Plus dodatkowo pojawi się jeszcze unboxing, również w listopadzie, który będzie niespodzianką. I oczekujcie tego wideo, mam nadzieję, w pierwszym tygodniu listopada. No i zobaczymy. Jeszcze teraz przeglądam też strony z zagranicznymi boxami, które są shipowane do Polski jakby. I zobaczymy, czy będzie to faktycznie warte zamówienia. Są one nieco droższe niż Woodbox czy Pixelbox. Aczkolwiek to nie jest też jakaś taka kwota, która byłaby, nie wiem, znacznie przewyższała te tutaj, które widzieliście już u mnie na kanale, więc zobaczymy co i jak. Dlatego, jak już wspominałem, bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego Woodboxa. Napiszcie w komentarzu swoją opinię, czy Wam się ten Woodbox podobał, czy nie. Jeżeli tak, to co jest Waszym zdaniem taką najfajniejszą rzeczą, a co jest najgorszą? Zróbmy sobie taki ranking. I zapraszam Was na kolejne odcinki z serii Wyjście z Pudła. Trzymajcie się, na razie, cześć!